Dziś, proszę Państwa, o modlitwie do świętego Michała Archanioła i kto jest silniejszy, on czy Jezus Chrystus, o seksualnym drapieżcy w sutannie, który grasował w czterech diecezjach. No i wreszcie moja ulubiona chyba część dzisiejszego programu, czyli o pomysłach niektórych katolików na nieczytanie Pisma Świętego. Bo ponoć, proszę Państwa, ono wcale nie jest dla nas, ono jest dla zbawienia narodów. Taka historia. No ale zanim zaczniemy, to oczywiście witamy się ze wszystkimi, którzy tutaj przybywają z różnych Facebooków, YouTube'ów i innych możliwych kanałów. Ania Marzycielka tradycyjnie pierwsza. Ore, ore, pisze, że kontrowersyjne sformułowanie tematu gwarantuje zlot oburzonych. Nie, w ogóle tak, wiecie, po tych ostatnich historiach to się niespecjalnie cieszę z tych... Cieszę się z każdej nowej osoby, która tutaj przybywa, ale to też gwarantuje zlot różnych innych oburzonych, którzy wpadają na chwilę i na podstawie dwóch słów potrafią sobie wyrobić zdanie na każdy temat, co jest w ogóle fascynujące. No ale okej. Pan Stanisław, Monika, mówię, że się robi coraz ciekawiej, i Sławomir, Angel tłumaczy się, że nie może być na żywo, i Anna, oj, Bogna jest z nami, to miło. Pani Renata pisze, że ze słuchania podcastów Piotra Żyłki przenosi się tutaj. Znaczy, miło, że pani nazywa to perełką i że pani się przenosi, ale to nie trzeba się przenosić. To znaczy, można słuchać jednego, drugiego i jeszcze parę innych ciekawych osób do posłuchania też się tutaj znajdzie. Iwona na słuchawkach, bo potrzebuje rąk. Patrzę, czy 74 obstawia 2-1 dla Archanioła. Już oni sobie poradzą. Patrzę, czy są już ludzie z Facebooka. Delila, Barbara, Bożena jeszcze z YouTube'a i jest Facebook. Małgorzata, Aleksandra, Ania, Marta, Małgorzata. Ach, jakby za wami nadążyć. Marta przy szyciu. Patrzę, co się tu jeszcze ciekawego dzieje. Same dobry wieczór. Ksiądz Ryszard z UK. Elżbieta się tłumaczy, że dawno nie była na żywo. Witamy, witamy. Barbara, Maciek, Bydgoszcz. Słuchajcie, miło was wszystkich widzieć. Rozkład jazdy na dziś jest następujący. To znaczy najpierw historia o tej modlitwie do świętego Michała Archanioła. Potem o księdzu, który w swoich pedofilskich podróżach cztery diecezje objechał i jak to było możliwe, czyli o tekście Tomasza Krzyżaka z Rzeczpospolitej. A na koniec o tym, jak czytać Pismo Święte, a katolikom niektórym wydaje się, że tak nie wolno. I opowiadają, co opowiadają, ale prowadzą nas dzięki temu do inspirujących poszukiwań, no więc warto. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam. Tutaj reklama, Damian podrzuca, dobrze jest. Katarzyna ze Sztokholmu. Renata mówi, że słucha trochę Białkowskiej, trochę Żyłki i trochę innych perełek. Można tu podrzucać inne perełki, tutaj sobie nie zazdrościmy, tylko pomagamy. Proszę Państwa, pierwsza rzecz na dziś to jest modlitwa do świętego Michała Archanioła i podkreślam, rzecz się dzieje w diecezji warszawsko-praskiej. Jeżeli dokument jest wydany w diecezji warszawsko-praskiej, to tam obowiązuje. A inni mogą sobie co najwyżej pogadać, albo pozazdrościć, albo pomarzyć, żeby ich biskupa też było stać na taką jednoznaczność gdzieś w kwestiach liturgicznych. O Boże, Rafał ogląda mecze bez foni, bo mnie słucha. Nie, no ale proszę się tak nie umartwiać, Rafale. Komisja liturgiczna, proszę Państwa, zajęła się modlitwą, która w niektórych kościołach w całej Polsce jest odmawiana w czasie liturgii. I cały problem z nią polega właśnie na tym, że jest odmawiana w czasie liturgii, przed błogosławieństwem i rozesłaniem. Czyli de facto staje się czymś, co ksiądz z własnej inicjatywy do tej liturgii dokłada. A liturgia, jak kiedyś już o tym mówiliśmy, nie jest działaniem księdza, nie jest działaniem nawet lokalnej wspólnoty, jest działaniem całego kościoła. I w tę liturgię my się włączamy, a nie za przeproszeniem, powiem brzydko, mszymy sobie jak chcemy, bo tak akurat nam w sercach zagrało. To dlatego właśnie do liturgii nikomu z własnej inicjatywy niczego dodawać nie wolno. Nie wolno dodawać żadnych modlitw, nie wolno dodawać żadnych przyśpiewek, które nie są przewidziane w mszale. A jeżeli
Państwa proboszcz to robi, bo już się pojawiały takie wątpliwości, to naprawdę proszę dzwonić do kurii. Tam zawsze jest ktoś odpowiedzialny za liturgię. I akurat w tej kwestii podejrzewam, że zareaguje. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest stary dowcip, czym się różni liturgista od terrorysty. Ano różni się tym, że z terrorystą można negocjować. Z liturgistami nie podyskutujesz, co akurat jest bardzo okej i można się spodziewać reakcji na różne błędy i nadużycia. Sprawdziłam, bardzo serdecznie polecam. Już tylko sobie herbatkę muszę tutaj zaogarnąć, przepraszam. No i teraz sięgamy do tego warszawskiego dokumentu. Mamy w nim przypomnienie, skąd się w ogóle ta modlitwa do świętego Michała Archanioła wzięła. Napisał ją Leon XIII i to jest dosyć ciekawa historia, to był rok 1884. Papież odprawiał mszę, no i potem został przy ołtarzu jeszcze na chwilę i usłyszał, czy mówił innym, że usłyszał taki dialog, dwa targujące się głosy, w tym głos szatana, który przekonywał, że chociaż Jezus mówi, że bramy piekielne kościoła nie przemogą, to szatan by go zniszczył, gdyby miał trochę czasu i mówił jakieś 75 do 100 lat. No i papież, świadkowie, którzy to widzieli, no to widzieli tylko papieża. No i mówili, że papież był taki mocno przerażony, potem uderzył dłonią w blat, wstał, poszedł do swojego gabinetu, wyszedł po godzinie z gotową modlitwą, którą kazał rozesłać do wszystkich biskupów na świecie. 2 lata później wydał dekret, że ta modlitwa ma być odmawiana na koniec mszy świętej w całym kościele. Taki obowiązek był do Soboru Watykańskiego II, potem po Soborze Watykańskim już tego obowiązku nie było, chociaż modlitwa nadal jest uznawana za ważną, cenną, po prostu jest zalecana do prywatnego odmawiania. Jan Paweł II też prosił o jej odmawianie, ale do mszy świętej jej nie przywrócił. I oczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać, jakby znać proporcje. To jest modlitwa, to są słowa człowieka, to jest jakaś prośba, jakieś wołanie, ale to nie jest magiczna formuła, która jest na 100% skuteczna, a jeśli jej nie będziesz odmawiać, to zginiesz, a jak ją wyrecytujesz, to uratujesz świat. No tak to nie działa. I śmiem powiedzieć, tutaj proszę o ostrożność i nie wyrywanie tego z kontekstu, to jest tylko modlitwa, jeżeli ją zestawić, czy postawić obok sakramentów, obok liturgii. I nie może ta ludzka, wymyślona gdzieś w jednym momencie modlitwa rządzić liturgią, ustawiać liturgii, podporządkować sobie liturgii. Maciej się śmieje, że znów Sobór Watykański II, wiadomo, no właśnie. Zresztą ten dokument, który diecezja warszawsko-praska wydała, zauważa, że nawet przed Soborem Watykańskim II, Maćku, ta modlitwa była odmawiana nie w ramach celebracji liturgii, ale już po jej zakończeniu. I teraz najważniejsze, co mamy z tego dokumentu, cytuję. W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się odmawianie pod przewodnictwem celebransa modlitwy do świętego Michała Archanioła na zakończenie mszy świętej. W związku z różnymi zapytaniami należy zwrócić uwagę na istotę i strukturę mszy świętej oraz określić właściwy moment odmawiania tej modlitwy, a także wskazać pewne uwarunkowania teologiczne, które poprawnie ujmują relacje między liturgią a pobożnością ludową, czytamy w dokumencie. Po pierwsze zatem to, co mówiłam na samym początku, żaden ksiądz nie ma prawa do liturgii wprowadzać jakichś swoich obrzędów czy modlitw, których nie przewiduje mszał. O ile formy pobożności ludowej, cytuję, i prywatne modlitwy wiernych są w pewnym stopniu kształtowane przez potrzeby wiernych, o tyle przebieg liturgii i jej strukturę określają księgi, które Kościół opracowuje i przedstawia jako formy wzorcowe i obowiązujące. Po drugie, proszę Państwa, dodawanie do mszy świętej jakichś modlitw sugeruje nam, że samej mszy świętej czegoś brakuje. A jeżeli ta msza jest, nie lubię używać tego sformułowania, ale nie ma lepszego, tak? Uosobieniem tego paschalnego misterium Chrystusa, czyli śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, to co jeszcze możemy do tego dodać swoim gadaniem, czego tam nie ma?
Jeżeli nie rozumiemy sensu liturgii, no to rzeczywiście będziemy do niej wpychać dodatkowo różne ubogacenia, nie? Jeszcze jedną modlitwę, jeszcze jedną litanię, jeszcze jakiś śpiew dołóżmy, żeby było ładniej, żeby było po naszemu, żeby wyrazić siebie. Ale jeżeli rozumiemy sens i znaczenie liturgii, to wiemy, że tam nie o nas chodzi. Że liturgia trochę nas uczy takiej pokory zejścia na drugi plan wobec tego, że Pan Bóg teraz działa. I takiego prostego przyjmowania tego, co On nam daje. I może to jest niedoskonała analogia, nie? Ale jak idziemy do teatru, żeby zobaczyć występ baletowy, no to się nie pchamy na scenę, bo też chcemy zatańczyć. Ostatnio na weselu nam ładnie wyszła figura, nie? Takie trzy kroki obrót i zobaczcie, skoro tutaj jestem już i wy tańczycie, to ja też mam ochotę wyrazić siebie. No nie. Liturgia to jest więcej niż teatr oczywiście i to jest działanie Pana Boga, który wierzymy, że daje nam w tej liturgii wszystko. A my mówimy, okej, wiesz, ale my jeszcze po Tobie poprawimy, Panie Boże, bo zapomniałeś, bo wiesz, ten jeden papież z Twoich 260 to napisał taką modlitwę do Michała Archanioła i jak ją odmówimy, to dopiero wtedy to dzieło zbawienia, to, że umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś, to dopiero wtedy to będzie kompletne, nie? I nie gniewaj się, fajnie, że umarłeś i zmartwychwstałeś, ale bez Michała Archanioła na koniec, to wiesz, to się nie będzie liczyć i my wszyscy zginiemy. No, no nie. Po trzecie, proszę zauważyć, to jest ciekawe, że msza święta i każda modlitwa we mszy świętej jest adresowana wprost do Boga. Nigdy do żadnego świętego. Jeżeli są formularze o świętych, to nadal cały czas zwracamy się w liturgii do Boga, prosząc, żeby coś zrobił za wstawiennictwem świętego. W żadnej mszy nie ma nawet bezpośredniego zwrócenia się do Maryi. Jest Boże, prosimy Cię, żeby Matka Boża, czy żebyś przez wstawiennictwo jej coś uczynił, ale nigdy nie jest Matko Boża, zrób coś, tak? My tego nie jesteśmy czasem świadomi, ale proszę się wsłuchać w niedzielę, tak jest, albo na roratach. Więc do Michała Archanioła w czasie liturgii Eucharystii no też zwracać się nie można. Po czwarte, no dochodzi taki podział, tam oni to zauważają w tym dokumencie, że jeżeli w jednej parafii coś się dokłada, a w innej się nie dokłada, to już się robi jakieś podziały, sugerujemy, że trochę inaczej myślimy, no myślimy inaczej, ale dlaczego rzeczywiście modlitwa ma do tego służyć? I w końcu jest najważniejsze tego dokumentu, czyli polecenie, żeby tam, gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do świętego Michała Archanioła po błogosławieństwie z miejsca przewodniczenia albo po rozesłaniu wiernych, ale wtedy tak jak inne nabożeństwa, czyli na stopniach ołtarza albo w innym miejscu. No i jest też wezwanie do tego, tam podają ujednolicony w diecezji tekst modlitwy, bo on jest różnie z łaciny tłumaczony, więc biskup chce, żeby ta modlitwa, jeżeli gdzieś jest odmawiana, to żeby była w całej diecezji odmawiana w jednej formie. No i oczywiście, proszę Państwa, w samym tym dokumencie nie ma żadnej sensacji. On po prostu mądrze porządkuje te kwestie, przywraca jakiś porządek w liturgii. Nie deprecjonuje wagi samej tej modlitwy, tak? Jest bardzo okej. I chciałabym, żeby to było rozwiązanie nie tylko dla jednej diecezji, ale dla Kościoła w Polsce. Może się doczekamy. I tu nie chodzi wcale o to, żeby jakoś uderzyć, odsunąć, czy coś zrobić z modlitwą do świętego Michała Archanioła, tylko że w ten sposób kształtuje się nasze myślenie o liturgii Eucharystii, tak? W ten sposób zaczynamy ją rozumieć, jeżeli jedna, druga, trzecia diecezja zwraca na to uwagę. I w sumie, Anna, odnośnie teatru w kościele, od razu mi się przypomniało, 25 lat temu w zaawansowanej ciąży przychodzę na mszę dość późno, staję blisko ołtarza, a ja już myślę, że chce mi ustąpić, on do mnie, że mu ołtarz zasłaniam. Przepraszam, mi się przypomniało to, że zdarza się, że księża idą do kina i przyklękają przed ekranem, bo to tak przejście przez środek jest niezręczne bez przyklęknięcia. Ciekawe, czy biskup napisze, żeby Wigilia Paschalna rozpoczynała się po zmroku, a nie o godzinie 18. Biskup nie musi tego pisać. To jest napisane w obrzędach i tego każdy ksiądz powinien przestrzegać bez dodatkowych dopowiedzi biskupa, to jest oczywiste, nie dla wszystkich niestety, ale przed nami jeszcze Boże Narodzenie.
Najśmieszniejsze w sumie wokół całej tej sprawy, proszę Państwa, były dla mnie artykuły różnych portali katolickich i tytuły, które sugerowały, że autorzy albo nie przeczytali tego dokumentu, albo go przeczytali i im się nie podobał, więc próbowali go napisać po swojemu. I mieliśmy takie kwiatki jak tytuł: Modlitwa do świętego Michała Archanioła powinna być odmawiana zaraz po mszy świętej. I jak ktoś nie zajrzał do tekstu, no to wpadał w dziki szał radości, że biskupi powiedzieli, że modlitwa powinna być odmawiana, że nakazali odmawianie tej modlitwy i że teraz będziemy się musieli wszyscy dostosować i ją odmawiać. Powinna być wszędzie odmawiana, u mnie nie jest, więc ja pójdę do proboszcza i go upomnę, bo tak przeczytałem w internecie. No, nie. Dobrze jest umieć czytać, ale jeszcze lepiej jest umieć czytać ze zrozumieniem, proszę Państwa, ze zrozumieniem. U nas jeden ksiądz, który ma trzy kościoły, Wigilię Paschalną odprawiał w jednej wiosce o 15. No fantastyczne, fantastyczne. Tak nie lubimy, żeby Pan Jezus za długo w tym grobie leżał. Drugi temat. Nosim. Pyta Anię, skąd przekonanie, że odmawianie różańca podczas mszy świętej to przedsoborowa naleciałość? Ano z tego, że bardzo często ludzie nie rozumieli przed soborem tego, co dzieje się na mszy świętej, nie znali łaciny, więc nie mogli śledzić tekstów modlitewnych i wtedy najczęściej wyglądało to właśnie tak, że ksiądz odprawiał mszę świętą, a ludzie siedzieli w ławkach i po cichu odmawiali sobie różańce. I tak wyglądała w praktyce przedsoborowa msza święta przed soborem. I to nie jest jakiś przesąd, to tylko rzeczywiście tak to funkcjonowało. Tomasz, brawo za komentarz. Pani pytała o biografię świętego Michała Archanioła. Tak, urodził się w roku 432. Idziemy, proszę Państwa, do bolesnego tematu, to znaczy do ujawnionej w Rzeczpospolitej sprawie księdza Surgenta. I to w zasadzie jest sprawa z gatunku co jeszcze, kto jeszcze i gdzie jeszcze. Jedni się będą tym karmić i nakręcać, inni już wiedzą, że takich spraw były dziesiątki i że trzeba się zająć w tej chwili nie ojojaniem na ten temat, ale odpowiedzią na pytanie, co w związku z tym dalej. Ale w wielkim skrócie powiedzmy najpierw, co się stało. Mamy lata 70. Ksiądz Eugeniusz Surgent zostaje wikariuszem Milówki, pracuje w Kiczorze i już po 2 latach dyrektor szkoły dostaje pierwsze sygnały, że ksiądz dobiera się do chłopców, tak to nazwano. Ksiądz został zatrzymany, przesłuchany, przyznał, że lubi dzieci, ale prosił o wyrozumiałość, bo to taka chwila zapomnienia. Postawiono go przed sądem, dostał wyrok, dostał 3 lata więzienia. Tak zareagował aparat państwowy. Co się w tym czasie działo w kościele, jak zareagowała kuria? To była krakowska kuria, ordynariuszem był tam kardynał Karol Wojtyła. Księdza Surgenta wezwano do kurii, biskup pomocniczy w jego zapewnienia o niewinności nie uwierzył, wysłał go na urlop, ale w nomenklaturze kościelnej to mogło równie dobrze oznaczać po prostu zawieszenie w obowiązkach. A potem po kolejnej rozmowie już z biskupem pomocniczym i kardynałem Wojtyłą ksiądz Surgent został zwolniony z pracy w diecezji z zakazem pojawiania się w miejscach, gdzie pracował. Innej kary nie było, ale też ówczesny kodeks prawa kanonicznego określał, że jeżeli władza świecka wymierzyła już za coś karę, tutaj karę więzienia, to można się wstrzymać od nałożenia kary kościelnej, więc jakby realizowali prawo kościelne. Jacek mówi, że w modlitwie świętego Michała Archanioła jest odniesienie do Boga. Tak, ale pytanie, do kogo jest kierowana ta modlitwa? Wojtyła zatem, proszę Państwa, kardynał Wojtyła zatem bez wątpienia o tej sprawie wiedział, ale też no, zrobił to, co według ówczesnego prawa miał zrobić. I co ważniejsze w tej sprawie, to trzeba by dokładnie przeczytać artykuł w Rzeczpospolitej. On nie był bezpośrednim przełożonym księdza Surgenta, który
Tam była strasznie skomplikowana sprawa z jego święceniami. On był wyświęcony w diecezji krakowskiej, ale nie był księdzem diecezji krakowskiej. Pracował w krakowskiej, ale był księdzem diecezji lwowskiej, nieistniejącej już wtedy diecezji lwowskiej. Ci księża z diecezji lwowskiej w Polsce już wolnej rozeszli się po różnych diecezjach, głównie poszli na ziemie odzyskane, formalnie przynależąc do czegoś, co się nazywało archidiecezją lwowską w Lubaczowie. W każdym razie no, formalnie podlegali biskupowi lubaczowskiemu, chociaż pracowali w różnych miejscach. No, zostawmy to, w każdym razie trzeba wiedzieć, że ta decyzyjność, odpowiedzialność jednego tylko biskupa jest w jego przypadku bardzo trudna. No i według autorów tego artykułu, czyli Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, ksiądz Surgent wykorzystywał w tym krakowskim czasie chłopców z kilku parafii, między innymi z Żywca Wieliczki i Krakowa. Wojtyła nie zrobił tego, co do niego należało, ale minimum tego, co musiał zrobić w tej sytuacji. Czy to jest różnica? Ja nie wiem, panie Michale, czy pan czytał cały tekst tej Rzeczpospolitej? Czy nie zaczynamy tutaj myśleć ahistorycznie? Nie? Czy nie przykładamy dzisiejszych kryteriów? Po prostu opowiedzmy sobie tę sytuację. Okazuje się, że wykorzystywał też chłopców, zanim trafił do tej parafii w Kiczorze. Nie przyznał się do tego w prokuraturze. Kuria musiała o tym wiedzieć, bo matka skrzywdzonego chłopca o tym informowała. Kuria skarciła duchownego, dla nas to jest dzisiaj absurd, skarciła go listownie, ale wtedy też kodeks prawa kanonicznego to po prostu dopuszczał. A mówimy o kodeksie nie tym z 83 roku, tylko o poprzednim. Nie wymierzyła mu też odrębnej kary. No, jest pytanie, czy jeżeli ksiądz został ukarany przez państwo za jeden czyn, to Kościół mógł go zwolnić z tej kary, ale też za inne czyny, nie? Jakby trochę szerzej, bo trochę tak to wygląda. Wygląda też na to, że jeszcze przed 71 rokiem kuria wiedziała o podobnych czynach księdza Surgenta i dała mu szansę, ale Służba Bezpieczeństwa też wiedziała o tych czynach i zamiast go ścigać, ukarać i powstrzymać przed krzywdzeniem kolejnych dzieci, to Służba Bezpieczeństwa wolała go zwerbować jako tajnego współpracownika, uznając, że w ten sposób przyniesie więcej szkody Kościołowi, niż gdyby siedział w więzieniu. I z tego, co Tomasz Krzyżak mówi, ksiądz Surgent nie był tajnym współpracownikiem, który przynosił naprawdę ważne informacje o Kościele. Po prostu dalej krzywdził dzieci, no i na to pozwalał aparat państwowy. Więc tutaj tak naprawdę i Kościół, i państwo jednakowo pozwoliły na to, że człowiek chodził wolno i znajdował kolejne ofiary. Sprawa się sypnęła w tym 71 roku, w 74 ksiądz Surgent wyszedł z więzienia. Tu jest luka w czasie, nie wiadomo, co się z nim dalej działo. W 80 roku nagle odnajduje się w spisach diecezji, ale już nie krakowskiej, tylko koszalińsko-kołobrzeskiej. Decyzja o tym, że ma pracować w innej diecezji, tutaj mogła zapaść w ogóle poza kardynałem Wojtyłą, bo to uzgadniali między sobą biskup Lechowicz, czyli biskup lubaczowski, z biskupem Jerzem koszalińsko-kołobrzeskim. Jeden zgodził się go wypuścić, a drugi zgodził się go przyjąć. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska to była diecezja, która miała mało księży, to był trudny przecież teren i księży z innych diecezji chętnie przyjmowała, a inne diecezje chętnie jej pomagały w zdobywaniu księży, wysyłając tam swoich. Tylko proszę zgadnąć, jakich księży się wysyła do innej diecezji. Ja te ruchy widziałam przed podziałem diecezji, kto wędrował na te miejsca, które miały być odcięte. Nie? No, Kwiatka Państwa to raczej nie był, ale ci, z którymi nie wiadomo co zrobić, bo wciąż stwarzają problemy. No więc na takiej zasadzie trochę ksiądz Surgent prawdopodobnie poszedł do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale oczywiście przypomnę, żebyśmy tutaj jakiś kalek sobie nie nakładali, mówimy o latach 70., żeby nie było, że tak jest w tych diecezjach do dzisiaj, tak? To jest jednak już inne pokolenie wyrastające z innych źródeł. Małgorzata pisze, że zadaniem SB nie była ochrona dzieci. No teoretycznie zadaniem Kościoła też nie jest ochrona dzieci, Kościół ma inne zadania, ale
ale jednak na krzywdę się nie zgadzamy. A to był aparat państwa, a nie jakaś niezależna instytucja. Aleksandra pyta, czy gdyby mordował dzieci, też by go chronili, zarówno państwo, jak i kościół. W Koszalińsko-Kołobrzeskiej ksiądz Surgent był przyjęty już jako ich własny ksiądz, dzieci nadal wykorzystywał, miał samodzielną parafię, był proboszczem. Nie ma żadnych materiałów, albo jest bardzo mało materiałów na ten temat. Wygląda na to, że Koszalińsko-Kołobrzeska mogła w ogóle nie wiedzieć, że on był wcześniej karany za nadużycia seksualne, że siedział w więzieniu. Co się z tymi materiałami stało, nie wiadomo. Czy one były w tej archidiecezji lwowskiej w Lubaczowie, czy w momencie, kiedy była restrukturyzacja diecezji, one wróciły do Lwowa, czy zostały w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, czy one w ogóle istniały. To są problemy, z którymi się tutaj zderzamy. A potem już po podziale administracyjnym ksiądz Surgent trafił do diecezji pelplińskiej, więc mamy już 4 diecezje, czyli krakowską plus bielsko-żywiecką, która z krakowskiej została odcięta, bo on na tamtym terenie działał, plus pelplińska, plus koszalińsko-kołobrzeska i tam wszędzie mogą być skrzywdzeni, którzy mają na ten temat wiedzę. I ludzie, którzy wiedzą o osobach skrzywdzonych, nie wiadomo dokładnie, ile było tych osób. W Kiczorze było to 12 chłopców, 6 poniżej 15 roku życia, no ale ksiądz zdążył przejść w ciągu swojej kariery przez 13 parafii w 4 diecezjach. Zmarł w 2008 roku. Jakie teraz wnioski? Ksiądz Piotr Stubnicki mówi, że ten ogrom krzywdy go przeraża, ale trzeba dzisiaj myśleć o skrzywdzonych, że nie można przeprowadzić procesu karnego, no bo ten, który jest winny, nie żyje. Trzeba pomóc tym, którzy żyją i którzy ucierpieli. Dlatego w parafiach, gdzie ten ksiądz pracował, były odczytane komunikaty skierowane właśnie do skrzywdzonych z prośbą o to, żeby się zgłaszali. I Fundacja Świętego Józefa jest gotowa udzielić im pomocy i wsparcia. Mamy również komentarz ojca Adama Żaka, który zauważa, że po pierwsze dobrze, że ten artykuł opiera się na źródłach, a nie na przypuszczeniach. Zauważa też, że nie wszystko jest jeszcze jasne, ale Tomasz Krzyżak również to przyznaje, można posłuchać rozmowy z nim między innymi, że teraz w tą sprawę, mówi ojciec Żak, powinny się włączyć też diecezje, których ta sprawa dotyczy i cytuję, zwłaszcza archidiecezja krakowska, która szczególnie powinna być zainteresowana wyjaśnieniem detali decyzji, jakie w niej zostały podjęte wobec tego przestępcy. Ufam, że takie wyjaśnienia na podstawie dokumentów archiwalnych, historycznych z tego okresu nastąpią. Mówi, że takie dokumenty archiwalne by mocno były dla wszystkich uspokojeniem. Owszem, byłoby dla nas uspokojeniem, gdybyśmy mogli poznać te dokumenty archiwalne. Państwo wiedzą, że ja stoję na stanowisku, że tych dokumentów nie ma albo jest ich bardzo niewiele. Ale to znaczy, że tym łatwiej jest kuriom jednak je przejrzeć. Może trzeba jednak zajrzeć do tych archiwów, przekopać je i pokazać wszystko, co mamy, bo to już naprawdę jest męczące, że coś gdzieś wciąż wyskakuje. Nie? I ja się trochę boję, że zaczyna nam to, że może nam to, nie daj Boże, spowszednieć. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak zmotywować kurię do wietrzenia magazynów, to proszę się tym podzielić. Ja uważam, że nie da się tak żyć, co chwilę po kolejnych tekstach udając zaskoczenie. I rzeczywiście chyba dzisiaj się już nie obędzie bez komisji, ale sztuka jest w tym, jak patrzymy na taką komisję, bo to nie chodzi o wielkie śledztwo i nieufność wobec Kościoła, ale o to, że proszę zobaczyć, to widać w tej sprawie wyraźnie, z perspektywy jednej kurii jakaś sprawa może wyglądać na już załatwioną, albo z perspektywy jednej kurii na niewielką. A kiedy się pozbiera to, co było wcześniej, to, co było później, to nagle się okazuje, że mamy do czynienia z jakimś prawdziwym drapieżcą. Dlatego potrzebny jest jakiś organ, komisja, instytucja, jakkolwiek to nazwać, która dostanie, zbierze wszystkie materiały z różnych diecezji i będzie potrafiła z tych klocków z różnych diecezji ułożyć jeden wspólny, spójny obraz. Bo zauważy, że te klocki z 3 czy 4 diecezji, one się ze sobą łączą.
z poziomu diecezji ani narzędzi do tego nie ma, ani wiedzy do tego nie ma. I cała nadzieja teraz w pokorze biskupów, którzy muszą przyznać, że sami nie ogarną. No ale kurka, to nie jest wielka sztuka, no ja też sama wszystkiego nie ogarniam, nie? Nikt z nas sam nie ogarnia. I że biskupi potrzebują sędziów nie tyle nad sobą, co takich, którzy pomogą im w dojściu do prawdy z przeszłości. Bo też pamiętajmy, proszę Państwa, że współcześni biskupi, ci, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, w ogromnej już większości z tamtymi działaniami nie mieli nic wspólnego, są już kolejnym pokoleniem. I oni personalnie z własnej historii niczego nie muszą ukrywać, bo oni naprawdę nie wiedzą, co się działo w kurii w latach 70. Oni się wtedy uczyli w szkole stawiać pierwsze literki, a słowo kuria to się kojarzyło co najwyżej z kurą na rosół. RJ pisze, to chyba proste, w każdym archiwum diecezjalnym powinna być teczka personalna księdza. No super, że to wygląda tak prosto, ja wiem jak to wyglądało, bo słuchałam od księży, którzy wtedy żyli, takich historii do teczek personalnych po prostu się nie wpisywało. Takie rzeczy załatwiało się wyłącznie na gębę. To była ostatnia rzecz, jaką gdziekolwiek można było zapisać, a jak ktoś zapisał na karteczce na własnym biurku, to potem tę kartkę zjadał. Dziękuję. I ostatnia rzecz, dzisiaj trzecia, muszę, bo się uduszę, będzie długo. Zabłądziłam, proszę Państwa, przypadkiem na kanał tradycjonalistów. I przyznaję, że mam taką obawę, bo z jednej strony nie chcę, nie lubię, nie mam zamiaru robić sobie zasięgów na czyichś plecach, jeszcze bardziej nie mam zamiaru się wikłać w jakieś YouTube'owe wojenki i przepychanki. Szanujmy się, to co robimy tutaj, to jednak trzymajmy się dziennikarstwa, ale z drugiej strony jak wpadam na takie historie, to nie jestem w stanie przejść obok nich obojętnie. Chociaż znowu sobie ściągnę na głowę jakichś oburzonych, trudno. I Delia pyta, czy nowy kubek? Nie, stary, po prostu taki ciut mniejszy. Ale muszę, bo obiecywałam i sobie powiemy parę mądrych rzeczy, bo proszę Państwa, to są trendy, które ponoć nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką. Taka wyliczanka błędów. I sprawa dotyczy czytania Pisma Świętego, a to jest ciekawe. Anna pisze, że wiele teczek personalnych księży zaginęło w tajemniczych okolicznościach w latach 89-91. Ja bym chciała wierzyć, że oni wtedy w 89 roku mieli taką przenikliwość, że wiedzieli, że pedofilia i że to wypłynie i że kryjmy się. Jednak w takie przebłyski aż to nie wierzę. Zwłaszcza, że wtedy, kiedy zmieniały się władze świeckie, to władze biskupi się nie zmieniały. Biskupi myśleli bardzo po staremu. No nie. I nie wierzę też w to, że będzie tak jak w Stanach Zjednoczonych, że gdzieś coś w schowku na szczotki będzie. Tak zasadniczo we wszystkich diecezjach. Raczej. Dalila pisze, że nie może się doczekać tych trendów niebezpiecznych. Trendy będą dwa. Koty spokojne u Dalila, u Meli. Mela patrzy na mnie morderczym wzrokiem, pyta, gdzie jest trzeci patyczek. Już Melanio, dajemy, jakże mogłem. Mogę. Więc proszę Państwa, cytat. A Małgorzata pisze o teczkach personalnych w MSW, a nie w kuriach. No to jest właśnie ten urok mojego czytania, że ja widzę Państwa pojedyncze komentarze i nie zawsze próbuję odpowiadać, a nie zawsze wiem, o co chodzi. Cytuję. Kochani, nasza wiara nie opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym. Pismo Święte, owszem, może być czasem potwierdzeniem niektórych naszych dogmatów, naszej doktryny, ale nie jest to główne źródło. I nie na wszystko znajdziemy potwierdzenie w Piśmie Świętym. Na przykład temat wniebowzięcia Matki Najświętszej nie będzie w Piśmie Świętym, bo o tym nie było w Piśmie Świętym i my nie wiemy o tym z Pisma Świętego. My to wiemy z innych źródeł. Na temat też niepokalanego poczęcia Matki Bożej, sama teologia usprawiedliwienia, czy też teologia małżeństwa, teologia grzechu, czy sam fakt, czym jest msza święta, to wszystko my wiemy z innych źródeł niż tylko z Pisma Świętego. Pismo Święte powstało w łonie tradycji. Kanon Pisma Świętego został ustalony wewnątrz tradycji.
I zamiast czytania i odwoływania się do Pisma Świętego, pani, która mówi o tym, jakie błędy popełniają katolicy i że nie powinni ich popełniać, żeby być prawdziwymi katolikami, mówi, że żeby być prawdziwym katolikiem, trzeba nie czytać Pismo Święte, ale zwrócić się ku temu, co ona nazywa tradycją, czyli do wybitnych teologów, świętych i do tradycji liturgicznych i do katechizmu. Ale po kolei, proszę Państwa. Znaczy, od razu powiedzmy sobie, jeszcze będę do tego wracała, ja specjalnie nie podaję nazwy kanału, to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kogoś wykpić, tylko żeby powiedzieć sobie, jak naprawdę jest. Proszę Państwa, istnieje taki dosyć istotny dla katolików dokument. On się nazywa Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Verbum. Ona jest bardzo ładna jest, ona jest prosta w czytaniu, ona jest ciekawa i serdecznie polecam, to nie boli. I nie trzeba w tej konstytucji nawet jakoś tam specjalnie głęboko kopać, wystarczy zacząć od samego początku. Czy Pismo Święte jest potwierdzeniem naszej doktryny zawartej w dziełach teologów? No jest wręcz przeciwnie. Cała robota wybitnych teologów, świętych i katechizmów jest psu na budę, jeżeli ostatecznie nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym. Zacznijmy od tego objawienia. Uproszczę trochę to, co w Dei Verbum jest dosyć długie. Proszę Państwa, Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Chciał, żeby to, co objawił w Jezusie Chrystusie w konkretnym czasie, przekazywane było innym pokoleniom. Dlatego Chrystus polecił apostołom, żeby głosili Ewangelię jako źródło zbawienia. Cytuję. Polecenie to zostało wiernie wykonane przez apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazywali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego, jak też przez apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, tak? Apostołowie zostawili biskupów jako swoich następców, przekazując im stanowisko nauczycielskie. Tak więc tradycja święta i Pismo Święte obu testamentów są zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga. Mamy tutaj, proszę Państwa, definicję objawienia, które jest w Ewangeliach i w Piśmie Świętym i w tradycji, ale tradycji apostolskiej, w tym, co widzieli apostołowie, a co nie zostało w Ewangeliach zapisane. I na przykład taką tradycją apostolską, która nie jest zapisana w Piśmie Świętym, a wiemy to od samego początku, to jest na przykład kanon Pisma Świętego. To na przykład jest to, że w Kościele są okresy postu. To jest na przykład to, że w niektórych okresach nie śpiewa się Alleluja. To, że są biskupi dla konkretnych wspólnot. Niektóre elementy credo, wyznania wiary też są od zawsze w tradycji, chociaż nie są wprost zapisane w Piśmie Świętym, czy zapisane wprost w Ewangeliach. Ale wiemy, że tak Kościół uczył od samego początku, że tak właśnie wierzył od samego początku, od apostołów, od których mamy to przekazane i nie mamy prawa tego zmienić. Ktoś tu pisze, Ania, że tradycjonaliści nie czytują dokumentów soborowych. Okej, to ja zacytuję Sobór Trydencki, dobra? W katolickim rozumieniu, cytuję Sobór Trydencki, tradycja nie oznacza podtrzymywania zwyczajów ustalonych na zasadzie dowolności i określonych potem przez Kościół, lecz podtrzymywanie ustnego dziedzictwa apostolskiego przekazu wiary. Amen, to jest trydent. Nie zwyczaje określane przez Kościół, ale ustne dziedzictwo wiary przekazywane przez apostołów. Definicja tradycji. Sobór Trydencki. I rzeczywiście, proszę Państwa, jest tak, że tradycja, czyli apostołowie, ich rozmowy, spotkania, życie i doświadczenie czasowo były pierwsze.
One były przed Pismem Świętym, czyli zanim Ewangelie zostały spisane, to jest logiczne. Ale to nie znaczy, że to jest ważniejsze od Pisma Świętego i że można z lekceważeniem mówić, że co tam Pismo Święte, to co najważniejsze znajdziesz w tradycji. Zwłaszcza jeżeli nie mamy na myśli, jeżeli nie rozumiemy do końca, czym jest ta tradycja, o której mówi Kościół, i mówiąc o tradycji, mamy na myśli nauczanie jakichś współczesnych, internetowych kaznodziejów. Cytuję dalej Dei Verbum. Tradycja i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą. Obydwoje, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się w jedno i zdążają do tego samego celu. Albowiem Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, a święta tradycja to Słowo Boże powierzone apostołom, by nauczali wiecznie. Kościół osiąga pewność co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte, ale też przez tradycję. Obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Czy zatem jest prawdą, że nie na wszystko znajdziemy potwierdzenie w Piśmie Świętym? Ano, nie na wszystko. Pani coś dzwoni, ale nie do końca łapie, w którym kościele, bo rzeczywiście potwierdzenia na przykład na kanon Pisma Świętego nie znajdziemy. Ale już przywoływanie tu przykładu o tym, że w niebowzięcie czy o niepokalanym poczęciu wiemy z innych źródeł, no to jest jednak lekkie szaleństwo i takie desperackie szukanie argumentów na potwierdzenie własnej tezy. Szkoda, że bez wiedzy. Ja się pytam, z jakich innych źródeł to wiemy? Kościół przyjął jako dogmat wniebowzięcie Maryi, bo co? Bo jakie inne źródło? Bo jakiś teolog tak napisał? Bo ludzie tak chcieli i przegłosowaliśmy? Nie trzeba szukać daleko, sięgamy znowuż do Dei Verbum. Jak to ładnie przeczytać, że Państwo się w tym nie pogubili? To jest trudne. Tradycja wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego, wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak i słów przekazywanych. Dzięki kontemplacji, dzięki dociekaniu wiernych, dzięki głębokiemu pojmowaniu spraw duchowych, dzięki nauczaniu, albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż się wypełnią słowa Boże. To jest według mnie w Kościele piękne. Niczego nie możemy sobie tutaj wymyślić, ale jeżeli będziemy dążyć do tej pełni, jeżeli się będziemy rozwijać, to będziemy rozumieć coraz więcej z tego, co zostało dane na początku. I tak właśnie, kiedyś o tym mówiliśmy, rodziły się, czy raczej były odkrywane w Kościele dogmaty. Tak Kościół dochodził powoli do przekonania, że jeśli Maryja była matką Jezusa, długi spór, to znaczy, że była też matką Boga, a nie tylko matką człowieka. To był Teotokos, to była długa wojenka, nie? Ale jeżeli doszliśmy do tego, że była matką Boga, no to nie mogła mieć grzechu. A jeśli nie miała grzechu pierworodnego, no to jak nie miała grzechu pierworodnego, to znaczy, że nie podlegała śmierci. A jeżeli nie podlegała śmierci, no to była od razu wzięta do nieba. Czy to nie ma swojego źródła w Piśmie Świętym? No oczywiście, że ma. To ma swoje źródło już w opowieści o zwiastowaniu i w opowieści o Bożym Narodzeniu. Tylko trzeba wiedzieć, że człowiek podejmuje nad tym przez wieki, teologowie to robili jakąś refleksję, że stara się zrozumieć coraz więcej, a nie jest młotkiem, który albo dostał coś dosłownie i tego się trzyma do usranej śmierci, albo w ogóle uważa, że tego nie było. Jestem bardzo ciekawa, skąd pani takie rzeczy wytrzasnęła i gdzie się uczyła teologii, ale wyraźnie jakieś parę wykładów jest przegapionych. Iwona pisze, czy gęściej nie można było tego napisać, czemu Kościół komplikuje tak proste sprawy, no bo to jest dokument soborowy i on jest dla całego Kościoła, on musi być precyzyjnie napisany. To kiepsko brzmi, jak ja to czytam głośno, ale kiedy się nad tym usiądzie, już nad tekstem, to to naprawdę jest fajne i polecam Dei Verbum. To tak na Adwent jest naprawdę dobra lektura.
I jeszcze na koniec, w kwestii tych teologów, którzy pracują i budują nam doktrynę, a nie, że jakieś Pismo Święte czytają, to cytacik. Urząd Nauczycielski Kościoła nie jest ponad Słowem Bożym, ale jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało mu przekazane. Nie ma teologów, którzy wymyślają doktrynę. Druga nauka pani, tradycjonalistki, moment, też o Piśmie Świętym, chyba jeszcze lepsza. Od razu przypominam, nie mówimy o tym, żeby kogoś wyśmiewać, ale żeby pokazać, że takie myślenie jest błędne. Nawet jeżeli ktoś uważa siebie za tego, który mówi o błędach piętnujących błędy katolików, my sięgamy do dokumentów. Cytuję. Proszę się trzymać, będzie bez trzymanki. Aha, proszę się trzymać, będzie bez trzymanki, to jest mało logiczne, nie? Dobra. Drugim takim trendem, niebezpiecznym, szkodliwym dla katolików, proszę Państwa, jest traktowanie Pisma Świętego jak czegoś, co Pan Bóg chce skierować bezpośrednio do mnie. Pismo Święte nie jest czymś, co jest skierowane do nas w sposób bezpośredni, co ma nam odpowiedzieć na nasze życiowe czy prywatne problemy. Pismo Święte jest przekaźnikiem objawienia Bożego. Objawienie Boże dotyczy zbawienia całych narodów. Nie ma tam odpowiedzi na jakieś nasze prywatne problemy, a często właśnie katolicy próbują takie traktować. Tu jest dłuższy fragment o takim szukaniu dla siebie wersów w Piśmie Świętym, wiecie, losowaniu i prywatnej interpretacji, skracam. I dalej, jest to bardzo niebezpieczna zabawa, bo Pismo Święte nie służy nam do tego, żeby odpowiadać na nasze prywatne problemy, tylko po to, żeby przekazywać nam objawienie Boże, czyli to, co dotyczy spraw zbawienia, a nie naszych prywatnych, tylko ogólnie. Bigos. Totalny. Są dwa wątki i zaczniemy od końca, to znaczy od tej prywatnej interpretacji Pisma Świętego. Papieska Komisja Biblijna wydała kilkanaście lat temu doskonały dokument, który jest zatytułowany Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Ja go polecam do poczytania, tylko na ten dokument, już Państwu wklejam link, tylko na ten dokument trzeba poświęcić trochę więcej czasu, w kwadrans go się nie przyswoi. To Dei Verbum jest prostsze. I rzeczywiście, słuszne jest ostrzeżenie, że nie można Pisma Świętego interpretować dowolnie. W tym sensie, Melania, co ty robisz? Tato potrafi wyżebrać wszystko. Nie można tego interpretować w ten sposób, że biorę coś do ręki, nie znam kontekstów, otwieram na pierwszym lepszym zdaniu i nie wiem, tadam, Bóg do mnie przemówił, nie? No, nie. Pismo Święte jest objawieniem Bożym, ale jest też dziełem ludzi, tworzonym w konkretnym czasie, więc warto znać i rozumieć, co Bóg chciał powiedzieć w ten sposób, tak? Jaka myśl za tym stała, wyrażana w tamtym czasie. Warto, i dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, żeby czytać Pismo Święte w tradycji Kościoła, to znaczy wiedzieć, jak rozumieli poszczególne sceny apostołowie, jak rozumieli je ojcowie Kościoła, jak rozumieli je ci, którzy byli wychowankami apostołów, albo byli na przykład tymi dziećmi, które siedziały Jezusowi na kolanach, tak? Bo przyjmujemy, że skoro oni byli świadkami, no to najlepiej wiedzieli, o co tam chodziło. I warto ich posłuchać i warto się liczyć z tym, co oni mówili. Ale też, proszę Państwa, wbrew temu, co mówimy, czy co mówi ta pani, a nie co my mówimy, no my te interpretacje kościelne, takie przejęte od ojców Kościoła, my naprawdę je w większości dobrze znamy, bo przesiąkamy tymi interpretacjami przez całe lata w Kościele, chociaż nie jesteśmy tego świadomi. I weźmy... ona robi, jeszcze ja. I weźmy na przykład opowieść o miłosiernym Samarytaninie od świętego Łukasza. Mamy tam człowieka pobitego przy drodze. Przychodzi kapłan, mija go obojętnie. Przychodzi lewita, mija go obojętnie. Przychodzi Samarytanin, który się zatrzymuje, przynosi człowieka do gospody, zostawia pieniądze na leczenie, na utrzymanie i mówi, ja tu jeszcze wrócę. I mamy w głowie określone skojarzenia. I wiemy, że
kapłani składali ofiary w świątyni, byli tymi najbliżej Jahwe. Wiemy, że lewici zajmowali się świątynią, przygotowywaniem liturgii. Jedni i drudzy bardzo drobiazgowo wypełniali przykazania, dbali o swoją rytualną czystość, wypełniali te wszystkie prawa i obowiązki judaizmu tak precyzyjnie, jak tylko można było. I wiemy, bo się tego nauczyliśmy przez lata w Kościele, że Samarytanin, ten, którego Jezus chwali, to wiemy, że Samarytanie przez Żydów byli naprawdę znienawidzeni i to nie jest za słabe słowo. Oni niby wyznawali wiarę w tego samego Boga, ale Żydzi przez zaszłości historyczne traktowali ich jak zdrajców, traktowali ich gorzej jak pogan, nie dopuszczali ich do kultu w świątyni. Samarytanie mieli własny kult. I teraz ten wyklęty Samarytanin, po prostu najgorsza zmora Żydów, ratuje życie człowieka, którego własna elita religijna odrzuciła. I jeżeli to wiemy, jeżeli znamy interpretację jakby w duchu Kościoła, no to rozumiemy, że jest to przypowieść o czym? No o tym, że bliźnim, inaczej, że bliźnim naszym nie jest człowiek, którego jest nam blisko z natury, kolorem skóry, narodowością albo przynależnością religijną, ale bliźni, że mamy się jak nad bliźnim, jak nad bratem pochylać nad każdym człowiekiem. Każdym. Nawet gdyby był najbardziej obcy i gdyby po ludzku wydawał się wyklęty. Tak? To jest ta interpretacja w duchu Kościoła, która towarzyszyła nam zawsze przez 2000 lat. I jeżeli ktoś zacznie na przykład przekonywać, a słyszałam takie historie, co mnie po prostu... czy bawiłoby, gdyby nie było tak absurdalne. Jeżeli słyszymy historię, że to jest przypowieść o tym, żeby pobitego nie brać do swojego domu, bo może nas skrzywdzić, i to jest przypowieść o tym, że mamy obowiązek siebie bronić, bo on jednak zapłacił w Gospodzie, a nie tachał tego nieprzytomnego człowieka położonego na obklep na koniu, najpierw do Jerozolimy, do której jechał, a potem w drodze powrotnej do swojego domu, jak będzie wracał, no to snucie takiej opowieści, taka interpretacja jest absolutnie oderwana nie tylko od kontekstu Ewangelii, ale też wobec od całej tradycji. To jest interpretacja biblijnego nieuka, który ma w głębokim poważaniu Kościół i używa Ewangelii do własnego celu. To się nie mieści w tym kluczu interpretacyjnym, który mamy od zawsze. Jeżeli tak nie rozumieli tej opowieści ojcowie Kościoła i mówili, to jest nie o tym, to my zaufajmy, co Jezus chciał przez to powiedzieć. Ale jeżeli mówimy ostrożnie z interpretacją, no to właśnie po to, żeby unikać takich biblijnych nieuków, a nie po to, żeby kogoś przekonywać, że niebezpiecznie jest, jak będzie szukał odpowiedzi dla siebie w Piśmie Świętym i że niebezpiecznie jest, jak będzie szukał dla siebie światła, bo jak zacznie, no to prawie na pewno się pomyli, bo też to tam słyszymy. Jeśli naprawdę czytamy Pismo Święte w Kościele od 40 czy 50 lat, jak niektórzy tutaj, to na pomyłkę, taki totalny błąd interpretacyjny, no mamy niewielkie szanse. Przeciwnie, ja mam wrażenie, że wymyślenie innej, takiej absurdalnej interpretacji, no wymaga od nas nie lada wysiłku dla wyobraźni. Boję się, że dojdziemy do herezji i nie chciałabym, żeby Państwo gdzieś pobłądzili, ale proszę przejrzeć, wziąć do ręki Ewangelię, jedną, drugą czy trzecią przypowieść i pomyśleć, czy jesteśmy w stanie wymyślić do niej zupełnie inny klucz interpretacyjny. Naprawdę będzie z tym trudno po latach obcowania z Pismem Świętym w Kościele. I teraz drugi wątek drugiego wątku. Odjechany, cytuję. Traktowanie Pisma Świętego jak czegoś, co Pan Bóg chce kierować bezpośrednio do mnie, to jest błąd. Pismo Święte nie jest kierowane do nas w sposób bezpośredni, nie ma nam odpowiadać na nasze życiowe problemy, jest przekaźnikiem objawienia Bożego, a ono dotyczy zbawienia całych narodów. Nie naszych prywatnych spraw, tylko ogólnie. No i teraz proszę sobie wyobrazić, znaczy, po pierwsze zapytałabym jak. Co to znaczy, że Bóg nie zawraca sobie nami głowy osobiście, tylko zbawia narody? Jak się zbawia naród?
prosto do nieba czwórkami. Szli Polacy na lewo, Niemcy na prawo, a cała reszta grzecznie w kolejce ma czekać, tak? I wystarczy, że jesteśmy Polakami, z Polski wyjdzie iskra, a rządzący pójdą na mszę i pyk, naród mamy zbawiony, tak? No w tym kluczu to ja mogę zrozumieć, co się dzieje w polskiej polityce, nie? Że tu chodzi o zbawienie narodu, czy tego naród chce, czy nie, niezależnie od tego, jak ludzie żyją. No w sumie fajna droga na skróty, tak nie za bardzo się trzeba wysilać, nie? Znaczy, pani w innym miejscu mówi oczywiście, że trzeba się wysilać, asceza, pokuta i te sprawy, ale w sumie nie wiem, po co jej asceza, pokuta i te sprawy, skoro zbawia się naród. Czy ja mam tę ascezę i pokutę podejmować po to, żeby się naród zbawił? Ale to by znaczyło, że jestem Mesjaszem Polski. No wow, tak daleko nie pójdę. Poczytajmy Ewangelię w tym kluczu. Na przykład, zostaw swoją łódź i idź za mną, ale wiesz, nie traktuj tego prywatnie, tylko tak ogólnie, nie? Albo Samarytanko, a gdzie ty masz męża? Ale nie traktuj tego jakoś osobiście, tylko wiesz, ja tak ogólnie pytam. Muszę o to zapytać, żeby to się w Ewangeliach zapisało dla zbawienia narodów. Piotrze, a czy ty mnie miłujesz? Tak ogólnie, nie? Bo prywatnie to cię nie pytam. Niewiasto, oto syn twój. Oto matka twoja, ale wiesz, to nie musisz tego osobiście potraktować, ja tylko tak ogólnie mówię dla zbawienia narodów. Jezus spotykał bardzo konkretnych ludzi i wierzę, że nadal chce ich spotykać, tak? Każdego z nas osobno i mówił do konkretnych ludzi i do nas też konkretnie mówi. I możemy i powinniśmy szukać odpowiedzi w Biblii i możemy i powinniśmy czytać Pismo Święte w swoich najbardziej osobistych i prywatnych problemach. Ono też po to jest żywe słowo Boga do człowieka i może zrobić w życiu człowieka cuda. Oczywiście trzeba być świadomym i wiedzieć, jakich błędów w tym nie popełniać, że nie można traktować Pisma Świętego jako księgi wróżb, żeby zobaczyć, które zdanie wylosuje i ono mi powie coś o przyszłości. No nie. No wiadomo, że nie będziemy Pisma Świętego banalizować i nie będziemy w nim szukać odpowiedzi na to, czy mam sobie kupić czerwoną sukienkę czy różowe buty. No bo to takich odpowiedzi tam nie ma. Wiadomo, że trzeba znać zasadę interpretacji i że w ogóle trzeba szukać informacji na temat tego świata biblijnego, żeby czytać to zgodnie z tym światem, żeby zrozumieć, co chciał powiedzieć, a nie proste słowa, które przeczytałem w oderwaniu od każdej wiedzy. Wiadomo, że nie można wyrywać jakichś fragmentów z kontekstu tak, że one będą znaczyć coś innego, ale żeby czytać to właśnie jako słowo Boga do mnie, bo orędzie Ewangelii jest dla świata, jest dla narodów, ale to znaczy, że jest dla każdego człowieka indywidualnie, dla każdego człowieka, który się na ten naród składa. I koniec. A pani z YouTube'a, która jest przekonana, że Pismo Święte nie jest pisane do niej, ma potem bardzo smutną wizję Pana Boga. I trochę nic dziwnego, że nie może go znaleźć. Cytuję: podejmując się tego rodzaju praktyk, traktujemy Pana Boga jak kogoś, kto jest zawsze na nasze zawołanie, kogo zawsze możemy przywołać, kiedy mamy na to ochotę, kiedy potrzebujemy jakiejś odpowiedzi. Pan Bóg nie działa tak, że go wzywamy i on od razu jest na nasze zawołanie. My trwamy teraz na ziemskim wygnaniu. To jest rzeczywistość, która polega na tym, że jesteśmy od Boga oddaleni. Tu, żeby mieć kontakt z Bogiem, trzeba zjednywać sobie Jego łaskę. Żeby prosić Go o pomoc, musimy cały czas zmagać się ze sobą, ze światem, z naszymi pokusami. Musimy podejmować wysiłki modlitewne, ascetyczne. Bo nie znajdujemy się w bezpośredniej łączności z Bogiem, jakby chciały sądzić osoby czytające Pismo Święte i szukające w nim odpowiedzi na swoje własne życie w danym momencie. To nie jest tak, że Pan Bóg odpowiada na każde nasze zapytanie i że możemy iść do Niego jak do człowieka, zapytać i od razu otrzymać odpowiedź. Cóż powiedzieć? Jak my tutaj powiemy, tej pani czy innym, że tak, że można mieć kontakt z Bogiem, że znajdujemy się w bezpośredniej z Nim łączności, że mamy sakramenty, że wzywamy Go, a On jest przy nas, że również dzięki temu, że mamy Pismo Święte,
On jest przy nas i wtedy, kiedy potrzebujemy Jego bliskości, no to pewnie rzucą nam się do gardła i powiedzą, że to niemożliwe, że nam się wydaje, bo oni wiedzą, że trzeba się zmagać i to nic nie da. I nie dadzą się przekonać, żeby po prostu spróbowali. I że naprawdę nie trzeba się bać czytać Pisma Świętego samemu, bo nawet jeżeli ktoś jest jeszcze młody, ma 30 lat, ale w tym kościele funkcjonuje od lat, no to zdążył złapać sporo z tej kościelnej interpretacji Pisma Świętego i to naprawdę nie jest taki skomplikowany tekst, żeby, jak pani mówi, natychmiast i z całą pewnością wyczytać coś z błędami. Prawie na pewno zinterpretujemy to błędnie. No, trochę więcej odwagi i trochę więcej wiary w siebie, proszę Państwa. A Pan Jezus przyszedł z Ewangelią, z przypowieściami, a nie z podręcznikiem do fizyki kwantowej, serio. Tyle, proszę Państwa. Maciek pisze, że smutne. No właśnie smutne i dlatego nie będę tam więcej zaglądać. Kto chce pomóc, żeby dalej się mogła bawić w tę dziennikarską robotę, to bardzo proszę, zapraszam na Patronite'a, polecam się Państwu. Wprawdzie mi mówią, że mówię tak, bo mi płacą, a gdyby mi nie płacili, to bym mówiła inne rzeczy. Jakby mi nie płacili, to bym nie mówiła w ogóle i zajęłabym się czymś innym. Poproszę też o lajki, o udostępnienia, wszystko co tutaj na fejsie i na YouTubie pomaga gdzieś docierać szerzej. Czytam jeszcze Państwa komentarze i one mnie tak hamują, ale poczytam po programie. A my się widzimy w poniedziałek. I widzimy się jak zwykle o godzinie 21:15 i zobaczymy, co nam się do tego poniedziałku urodzi i o czym trzeba będzie porozmawiać. Ale postaram się, żeby było aktualnie, jak zawsze. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.